Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 15 Ultimate Team. Moje statystyki mnie po prostu przerażają. Jestem w dupie, bo jak teraz przegram mecz, to już nie mam na co liczyć, jeżeli chodzi o awans. Kurde, ludzie, przestańcie budować te BPL-e. Nie dlatego, że mam przed nich strach, bo się ich nie boję, tylko po prostu tak denerwują mnie tym stylem gry, że tego już nie idzie w ogóle wytrzymać. Druga sprawa to... no, to BPL mnie po prostu irytuje. Jak już patrzę na te herby, to już wiem, że po głowie mi chodzi jedna myśl, że mogę to przegrać. No i patrzcie, tu jest to pierwsze spotkanie 2-0 przegrane, tu jest to, co miałem nagrać na dzisiaj, to jest też przegrane. Koleś w ogóle nie dał mi dominacji, szansy w ogóle na jakąś honorową. Ja takich meczów nie będę wrzucał, bo to mi się nie opłaci. Wy nie będziecie mieli z tego przyjemności i ja tym bardziej. Więc no, takich meczy nie wrzucę. Jak teraz przegram to spotkanie, to resztę ligówek rozegram poza nagraniem, bo to nie ma sensu. Dobra, ruszamy. Ja nie wiem, co mam robić. Ja jestem już kurde pogubiony. Lakiazad dzisiaj zagra, bo on to widzę, że kawa mi się wczoraj tak rozegrał. Szczelił. Ile to wczoraj szczelił? Z 8 bramek szczelił i chyba się wypalił na chwilę. Takie mam wrażenie. Ale szczelił hat-tryka wczoraj. Poza nagraniem. Chyba. Nie pamiętam już, ale szczelił. Więc zrobił cudeńko. Wejdzie dla Becji. Tutaj widzę dwóch obrońców do wymiany. I tak też chyba zrobimy. A wpuszczę tu Lalana. Niech się dzieje co chce. Bo mnie to już w sumie jest wszystko jedno, jak to będzie. Znaczy teraz to muszę wierzyć w to, że chociaż zostanę w lidze, albo jeszcze będą jakieś szanse na awans. Dobra, niech się dzieje co chce. Mnie to już jest naprawdę wszystko jedno, bylebym nie spadł do piątej ligi, bo to już będzie najgorsze, co zobaczę. Jakiś enemy team? Znaczy enemy skład? Już? Chyba mi nie wyszuka jeszcze. O, i znowu będziemy gośćmi. Gośćmi, przepraszam. Widzę, że koszuleczki ma z reprezentacji. Nie, jednak bo im wziął pedalskie. Kurde, ile razy ja mam mówić, że napastnik ma do karnego podchodzić. Co za mózgi. Tu Maxwell. Dobra, wszystko jest fajnie. Tak. Tu w sumie też ma być tego. I jest w sumie teraz ok, wszystko. Francja, kurde, Polaczek. Super, jak w pierwszym odcinku, zajebiście. Czy teraz uda nam się wygrać z reprezentacją Francji? To się okaże. O, nice team, no zobaczymy, jaki będzie ten twój nice team. Dobra. Defensywnie. I jedziemy z tym koksem. Dobra, teraz muszę myśleć pozytywnie, to przede wszystkim. I mi się może uda. Widzę, że jest mój rocznik. To bardzo fajnie. Jakbyś mnie obejrzał, to wstaw komentarz, żebym wiedział, że faktycznie z tobą grałem. Dobra, nawet si zrąbał sytuację. O kurde. Ty, ja myślałem, że on... Ja tu już szczelę. Szkoda, naprawdę, ale... on koleś zapauzował, tego nie czaję. Przecież to był dopiero taki leciutki strzał. No z longshota co prawda. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz mnie ten skład nie zawiedzie. No, widzę, że koleś dobrze gra. Będzie problem. Obrona, pięknie. Co to za lagi? Dobra, Lakia Z. Szybkiż jest, więc dasz radę. Pięknie. I podanie. Kurde, co on ma na tej obronie? Aha, dobra. Coś tam Lakia Z spróbował z odebraniem piłki, ale widzę, że mu to nie wyszło za bardzo. O-o. Dobrze wyszło.
Jak najbardziej dla nas. Lopez, masz bronić teraz. Cię utłukę. A pierwszy raz ci się zdarzyło tak mi przegrać to spotkanie. Ładnie, jaki dribbling tutaj Hamouma. Ach, ale Lakia Z widzę, że z tempem 88 nawet nie potrafił dobiec do tej piłki. A Hamouma za mocno. Po prostu. Dobra. Zobaczymy, jak nam to się uda. Ale tutaj widzę, że koleś ma trochę słabszy skład francuski z reprezentacji. Bramkarza ma trochę takiego kijowego. Ale nie mogę i tak lekceważyć, bo już raz dostało mi się po głowie od tej reprezentacji. O kurde. Ładnie no, ta obrona w końcu podziałała. No, Lakia Z. Szybkiś jest, ale widzę, że za mało myślisz. Jakbym chciał, żebyś ty myślał. Pięknie. No, nie, to miało być markowanie piłki, ale jeżeli to uznało mi za coś innego w ogóle, no to okej. Okej. O, ale lagi. Koleś to chyba ma jakiś drewniany internet. Mam takie wrażenie. Na razie jest wyrównanie, nabił mnie koleś. Niedobrze. O kurde. Wyjdź, wyjdź! O, w pizdę. Dobrze, obrona. Ja pierdzielę. Ale nie, Lopez teraz dobry postęp. Dobrze, chociaż obrona nie spała. Bo byłoby tragicznie. Dobra, pięknie. Podanie do Hamoumy. Pięknie. Też Francuz. Szkoda, że on go nie ma. O, widzę, że on, ten jego Carrasco dobrze broni na razie. Na razie nie zauważyłem takich złych czynników, ale widzę, że koleś od dołu zaczyna atakować. Zawsze to robi chyba. Taka chyba jego taktyka. Na sam początek. Pięknie. Zarąbiście. Aha, dobre, bardzo. Na ciągłe podanie, on robi po prostu podanie za podaniem. Ja mam trudniej. O kurde, myślałem, że to podanie wyjdzie, ale to już musiało być na uwolnienie, inaczej byłoby kapowo. Jak on tymi podaniami sypie, to mnie irytuje, co on tu robi. Polaczek dobrze gra. Nie mogę mu powiedzieć, że nie. Ale no, ma wyzwanie. Mianowicie. No, zarąbiście wyszło podanie od pomocnika. Kurde, widzę, że ruletkami też sypie. Ja nie mam tutaj czasu na takie pierdoły. O, zarąbiście. Teraz tu. No, ja nie mogę, nie wierzę. Taka akcja. Przecież to mogło się udać. Teraz muszę uważać, bo się rozproszyłem lekko. Dobra. Sytuacja uspokojona na chwilę. O kurde. Przecież tu powinien być faul, ale spokojna głowa na razie. Nic się nie stało poważnego dla piłkarza mojego przeciwnika. Pięknie. Jedziesz, jedziesz, Lavezzi, Lavezzi! Idiota! Pustak! Kij, że strzelił z główki. Tam w meczu przeciwko San Etienne. Ale gówno! I tak nic nie zrobił. Dobra, Van der Wiel. Aha, jasne. Ty patrz, jaki walczator. Dobra, wycofał. W sumie dobrze zrobił. Musiał być spalony, pewnie. Noż byłaby bramka, no naprawdę. Już bym to wygrywał. Aha, tam jakiś faul widzę. Znaczy miałem przywilej korzyści.
Dobra, 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 lecimy, zlecimy! No nie! Boże! Nic nie umiesz strzelić, ten durny Lucky AZ. Zaraz puszczę Cavaniego i się skończy zabawa. Bo tu koleś, no... Nie chcę go też obrazić, ale nie stwarza dla mnie też maksymalnego zagrożenia. Ale dwie sytuacje już były. Na 2 do 0 by to już spokojnie było, ale nie, 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 lepiej jest to wszystko spieprzyć. Najlepiej. Kurde, jeszcze to się zemści na mnie. Dobra, jest 0 do 0. Jak to się skończy kolejnym remisem, to już wiem, że nie dojdę do awansu. Tak grając. Boże, Lucky AZ. Nic, po prostu 0. Sorry za te nerwy, ale no to są emocje. Wpuszczę Murzynka. Lukasa też w sumie mogę puścić. Dobra, na razie dwie zmiany. Zostawię sobie jedną na koniec. Jakby ten Lucky AZ się nie poprawił, to wpuszczę Cavaniego i posprzątam. Posprzątam to francuskie coś. Dobra, jedziesz i jedziesz, Lukas. O kurde. Pięknie. Aha. Spoko. Mamy chociaż wywalczony rzut rożny. Chyba pierwszy w sumie rzut rożny. Nikogo tam nie było w dodatku. Ja nie mogę. Chyba najgorszy rzut rożny ever. Jeśli chodzi o mnie. Strzelaj to! No nie mogę! Co ta obrona robi jego? Znowu mam się denerwować. Ledwie co jestem zły po poprzednim spotkaniu. Teraz też widzę, że nerwów mi nie brakuje. Koleś teraz coś tu kombinuje. Ta longshotami mi próbuje, nie ma. Wczoraj byłem i tak wściekły, jak grałem ze znajomym. Znaczy wściekły to ja nie byłem, wręcz byłem zaskoczony. Ładnie. Tylko po prostu byłem zdziwiony, że mi strzelił 3 longshoty w jednym spotkaniu. Tylko i tak przegrał. Tak, i tak przegrał to spotkanie. Wychodź! Dobrze, Lopez. Wyciepaj to teraz. Pięknie. Tu podanie. Lukas. Ładnie. No kurde, musiał mnie pchnąć. Mnie denerwuje ten jego skład. No i teraz kombinuję, jak tu zrobić, żebym po prostu nie mógł mu strzelić kolejnego. Pięknie. Ach, ale wyszło mu podanie. Ej, tu kurde niepotrzebnie Lukas tak z główki to musiał odbijać. Fucking shit. Dobrze, nie dobiegł. Piłka dla nas. O kurde, co to było? Kto to w ogóle zrobił? No, AF! Zepsułeś piękną akcję, która mogła się skończyć dla nas całkiem ciekawie. No i sfaulowałem. Nie, no nie dzwońcie teraz do mnie. Nie, nie ma mowy, nie odbiorę. Gram mecza. Sorry za te wibracje, ale nie odbieram. Aha, jeszcze je słyszę przez słuchawki. Dobra. Się muszę skupić. Dobra, ale widzę, że koleś też umie rzuty wolne, jak mój poprzedni przeciwnik. I to mnie strasznie denerwuje. Chyba, że się odpalił teraz, bo to jest też całkiem możliwe. Patrz jak gra, kurde. Dobrze, skudłował. Ach! Dobra, przynajmniej już mi nikt nie dzwoni. Mogę się skupić na grze, jeśli jest jeszcze na czym się skupiać. Pięknie. No nie, za dużo się tam wystawiło łebków. O-o. Pięknie, no. Żółta karteczka będzie, nie? No, masz ty szczęście. Zmiany i tak nie zrobię. Będzie musiał David Luiz siedzieć, no jeszcze w 69 minucie.
w tej pechowej, w której może... Aha. Nie wiem, na co zapauzował. Alakia Z dzisiaj gówno gra. Muszę... Jest Cavani. No kurde, musiałbym Barriosa wpuścić. Ja tego nie chcę. To wpuszczę czarnego Bambo. W takim razie. Niech sobie wejdzie. Ja mu dam szansę. Ale żeby on ją wykorzystał. Jak będzie chociaż te 1-0, to będę tak uradowany, że będę wierzył w to, że jeszcze dostanę awans. Ja wam mówię prawdę. Tylko kurde, jak tak trafiam na przeciwników, którzy mnie będą jechać, robić ze mną co chcą. Nie no, to ja tak w życiu nie dojdę. No baju, baju Lewecji, kurde, idź ty się umyj. Czarny jest czystszy od ciebie. Chodź Bambino, może coś teraz zrobisz. O, i spodłamał. Pięknie. Na razie Lopez, trzymasz się jak należy. Lub nie. Kombinuje, kombinator. Nie! Co się stało? Spalony? Boże, dzięki sędzio! Ja pierdolę! Przecież... To... Nie, koleś się odpalił teraz i to widocznie! Ale Lopez, jak on to obronił! Nie no, podziwiam, podziwiam. Naprawdę teraz podziwiam za staranie. Dobra, teraz tam wyciepaj tą piłkę. No nie, Cavani! Patrz, jak się pcha! Zaczął grać jak tu odpaleniec ostatni. Super, teraz obrona musi się... Dobrze, Lopez. Kurde. Aż mnie drgawki biorą, naprawdę. Na ten mecz to mnie drgawki biorą. No nie, no sfaulował mnie, panie sędzio. No i super, jeszcze nie odgwizdał. Kiedy ja sfauluję, to już chętny do gwizdania. No. Weź mi to, wykop. Super, super! Murzyn do Murzyna! Miał być... Okej, tu w sumie też jest Murzyn, ale z Francji. No nie, no ja się chyba pochlastam zaraz. To całkowicie. Ale kurde, już miałem pewność, że to przegram, ale widzę, że sędzia jednak nie uznał tego. I chwała, naprawdę chwała, że nie zrobił tego. Że nie uznano. No nie, kurwa, Lakia Z. Nie, nie. Ja już nie wierzę w niego. Kurde, obrona się posypała. Pięknie, Lopez. Też widzę broni jak należy. Ale coś czuję, że ten mecz się skończy remisem. Jak się nic nie stanie za chwilę. Tak się. To tak też będzie, dobra. David Luiz. Zarąbiste podanie. I wykończenie oby było. Jest! Lakia Z! W końcu się obudził Francuz! Przykro mi, ale twoja reprezentacja nie przejdzie do historii. Nie. I mamy podobną sytuację jak wczoraj. Bambino, Ajew. Tak szczelił, tylko że przez łapy Casillasa. Tutaj widzę, że robimy mu ole! No i fajnie, piłka leci. Super, no kurde. Chociaż na te 1-0 mogłem liczyć. Ale woda, no. Deszcz chleje. W sumie widać to. Pięknie, Lakia Z, dobrze. Teraz trzeba uważać. O, koleś już nie gra, spoko. No to mogę mu strzelać już drugą bramkę. W sumie. Nie, gra jeszcze. Patrzcie, obudził się. Pewnie już na mnie zły. Pozdrawiam. Pozdrawiam kolegę, który no niestety przegrał ze mną. Nie nadrobi tego. O kurde, jakie podanie. Znaczy, jaki refleks w ogóle, jak on tą piłkę przyjął. To też mnie zdziwiło. Co najmniej. Pięknie. Jest, jest, jeszcze szansa na 2-0. A jednak nie będzie. Kurde, musiał się Lakia Z pospieszyć. Nie mógł spokojniej.
Nie, nie dało się. Dobra, jest. A może jednak, a jeszcze może jednak, nie. Dobra. Chociaż te 1-0 mnie ratuje. Pozdrawiam cię, kolego, który ze mną grałeś. Znaczy ze mną, przeciwko mnie. Byłeś dobry. Chociaż nie miałeś też szczęścia. Jakbyś ci nie zaliczyło spalonego, znaczy jakby nie zagwizdał, no to byłby remis co najwyżej, ale genialny meczyk. Co ja mogę powiedzieć, ale to musiałem wykończyć w końcu. No i Lopez, teraz się postarałeś. Jego bramkarz widzę też nie najgorszy był. Koleś też miał Lacazette, ale mu nic nie szczelił, mój oczywiście to zrobił. No i dobra. No chyba wszystko w sumie, co mogę jeszcze powiedzieć. No, meczyk naprawdę. Co? Jak to Francja? Przecież William jest... William przecież jest z Brazylii. No to nie był cały skład francuski. W takim razie. Dobra. Tak czy inaczej, mecz wygrany. Jestem usatysfakcjonowany, że chociaż dostanę te 3 punkty. Tylko szkoda, że po kolejnej porażce. Ten... Bilans nam po prostu mówi, że możemy albo jeszcze dostać awans przy łucie szczęścia, albo po prostu zostać w tej lidze. Ale coś mi się wydaje, że chyba jednak jeszcze zostanę w tej lidze. Ale nie jest źle naprawdę. Idziemy dobrą drogą, która może się skończyć pozytywnie. No to trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.